Pasażer z kajuty numer 6. W ciągu pierwszego dnia żeglugi może było dość wzburzone, a pod wieczór powstał wiatr silny, który pochylał jacht na wszystkie strony, damy, znajdujące się na statku, musiały pozostać w swych kajutach. Lecz następnego dnia wiatr zmienił kierunek, kapitan John kazał zaciągnąć kilka żagli, czym wzmocniony Duncan silniej opierał się falom. Lady Helena i Maria Grant obrzasku wyszły na pomost, gdzie znajdowali się już Lord Glenarvan, major i kapitan. Słońce wschodziło wspaniale, Duncan sunął szybko po gładkiej przestrzeni wód, odbijającej jasne promienie. Podróżni w niemem zachwycie podziwiali ten wspaniały widok. Ślicznie się dzień zaczyna, rzekła wreszcie Lady Helena, żeby tylko wiatr nie chciał się zmienić i opóźnić naszej podróży. Nie można lepszej pragnąć pogody, droga Heleno, wyprawa nasza zaczyna się wybornie. Czy długo będziemy w drodze, kochany Edwardzie? Kapitan John może nam na to odpowiedzieć, rzekł lord Glenarvan. Czy dobrze płyniemy? Czy zadowolony jesteś, kapitanie ze statku? Najzupełniej, wasza dostojność, odpowiedział John. Jacht nasz jest dobry i piękny, rzadko w którym okręcie zdarzy się, aby kadłub jego w takiej z machiną był zgodzie, to też jacht sunie gładko po falach, jak prak wodny, robimy po 17 mil na godzinę. Gdyby taka szybkość trwała jednostajnie, to za pięć tygodni najdalej opłynęlibyśmy przylądek horn. Czy słyszysz, Marjo? rzekła lady Helena, a najdalej za pięć tygodni. Słyszę, pani, serce mocniej mi zabiło przy pierwszych, zaraz, wyrazach kapitana. A jakże znosisz podróż morską, miss Marjo? Zapytał lord Glenarvan. Dość dobrze, milordzie, niewiele czuję przykrości, a zresztą przyzwyczaję się z łatwością. A nasz mały Robert. Och. Robert, rzekł John Mangels, jeśli nie siedzi przy maszynie, to pewno wdrapał się gdzie na maszt. Ten wcale nie dba o chorobę morską i, i w tej oto chwili, proszę patrzeć. Oczy wszystkich zwróciły się w stronę, gdzie kapitan wskazywał palcem Roberta, zawieszonego na linach w powietrzu, o sto przeszło stóp nad pokładem. Na twarzy mardzi widać było przerażenie. Och! Uspokój się, miss, rzekł John Mangels ręczy ci za niego, i spodziewam się, że niedługo będę mógł kapitanowi Grantowi przedstawić ten jego zucha w osobie jego syna, bo pewny jestem, że znajdziemy tego zacnego kapitana. Niechaj niebo wysłucha słów twoich i życzeń, panie John, i odpowiedziała miss Grant. Moje drogie dziecię, mówił Lord Glenarvan, uważam, że w tym wszystkim jest coś opatrznościowego, co powinno nam dodać odwagi i otuchy. Patrz, ilu tu dzielnych ludzi z taką ochotą poświęca się dla tej pięknej sprawy. To mi daje pewność, że nasz zamiar nie tylko udać się musi, ale celu zamierzonego dosięgniemy bez wielkich trudności. Przyrzekłem Lady Helenie przejażdżkę dla przyjemności i bodaj czy nie dotrzymam mego przyrzeczenia. Edwardzie rzekła Lady Glenarvan, nie znam lepszego od ciebie człowieka. Bynajmniej, moja droga Ry, nie jestem najlepszym z ludzi, ale na najlepszym okręcie mam najlepszą, jaka być może, osadę. Czy nie podziwiasz naszego Dankana, Miss Marjo? I owszem, milordzie, podziwiam go i to jako prawdziwa znawczyni. Czy istotnie? Dzieckiem będąc, bawiłam się nieraz na okrętach mojego ojca i obeznałam się z żeglarstwem o tyle, że od biedy mogłabym uchodzić za niezłego marynarza, gdyby tego była konieczna potrzeba. Czy być może, Miss? Zawołał John Mangels. Jeśli tak, wtrącił lord Glenarvan, to w krótkim czasie nasz kapitan stanie się wielkim twoim przyjacielem, bo on nie pojmuje, aby co w świecie mogło dorównać zawodowi marynarza. Według jego pojęć kobiety nawet marynarce poświęcać się powinny. Nieprawdaż, kapitanie. Bez wątpienia, odpowiedział młody kapitan, a chociaż wolę widzieć Miss Marie na pokładzie niż na maszcie, niemniej jednak przyjemnie mi słyszeć ją tak mówiącą. A szczególnie też, gdy chwali Duncana i dodał lord Glenarvan, który na to w zupełności zasługuje. Doprawdy, kapitanie, rzekła Lady Helena, takiś dumny ze swego jachtu, że bierze mnie ochota zwiedzić go aż do spodu i zobaczyć, jak tam nasi poczciwi majtkowie są pomdrugeszczeni. Przewybornie, odrzekł John, w domu lepiej im być nie może. Bo też rzeczywiście są w domu, droga Heleno, wtrącił Lord Glenarvan. Ten jacht toć to cząstka naszej starej Kaledonii. Jest to kawałek, oderwany od hrabstwa Dumbartonu, możemy sobie wyobrażać, żeśmy by najmniej nie opuścili naszego kraju. Duncan to zamek Malcolm, a ocean to jezioro Lowment. A więc, kochany Edwardzie, czyńże nam honory zamku? I odpowiedziała Lady Helena. Jestem na rozkazy pani i rzekł Glenarvan, lecz przede wszystkim pozwól mi uprzedzić olbinetta. Kamerdyner lorda był zarazem stewardem jachtu. Przywykły do ścisłego spełniania poleceń swego pana, na wezwanie stawił się natychmiast gotowy do usług. Olbinet. Przed śniadaniem idziemy na przechadzkę, rzekł lord Glenarvan, zupełnie jakby szło o zrobienie wycieczki do Tarbet lub na jezioro Ketrine. Spodziewam się, że za powrotem znajdziemy stół zastawiony. Olbinet odpowiedział głębokim i pełnym poszanowania ukłonem. Majorze, czy pójdziesz z nami? spytała Lady Helena. Jeśli rozkażesz, odpowiedział McNabs. Och! Major utonął w dymie swego cygara, rzekł Lord Glenarvan, nie przeszkadzajmy mu, przedstawiam ci go, Miss Marjo, jako namiętnego palacza, który, śpiąc nawet, nie wypuszcza z ust cygara. Major, nie rzekłszy słowa, pozostał na słym miejscu, a reszta towarzystwa ruszyła na spód okrętu. McNabs swoim zwyczajem mruknął coś pod nosem i nieporuszony, jak skała, Otaczając się coraz gęstszymi kłębami dymu, spoglądał na smugi, jaki jacht poza sobą na wodzie zostawiał. Po kilku minutach takiego niemego zadumania, obejrzał się nagle i spostrzegł obok siebie zupełnie obcego człowieka. Gdyby major zdolny był dziwić się czemukolwiek, niezawodnie spotkanie, to niespodziewane byłoby go zdziwiło niezmiernie. Nieznajomy był to mężczyzna wysoki, chudy i suchy, mogący mieć lat około czterdziestu, podobny był do długiego gwoździa o dużym łebku, głowę bowiem w rzeczy samej miał szeroką i silną czoło wysokie i rozumne, podbródek przedłużony, usta duże, a nos bardzo cienki i długi, oczy zaś, ukryte poza ogromnymi okularami, zdawały się posiadać własność widzenia lepiej w ciemności, niż przy blasku światła. Fizjognomia jego w ogóle zdawała się zdradzać, zanim jeszcze przemówił człowieka rozumnego, wesołego, towarzyskiego, rozmownego i jakby roztargnionego, który nie widzi tego, na co patrzy, nie słyszy tego, czego słucha. Na głowie miał czapkę podróżną, na nogach mocne, żółte trzewiki ze skórzanymi kamaszami, spodnie i żakiet z aksamitu orzechowego, a liczne kieszenie, Wypchany książkami, albumami, notatkami, pugilaresami i tysiącem innych przedmiotów. Więcej kłopotu niż pożytku przynoszących, nie mówiąc już o długiej lunecie, którą nosił przewieszoną w futerale na pasku przez plecy. Ruchliwość nieznajomego stanowiła dziwną sprzeczność z marmurową nieruchomością Majora. Kręcił się wokoło McNabsa, patrzył na Majora, zapytywał go wzrokiem, a ten ani myślał dowiedzieć się, skąd przybywa nieznajomy, dokąd jedzie i co robi na pokładzie Dankana. Gdy zagadkowy człowiek spostrzegł, że wszystkie jego usiłowania rozbijają się o lodowatą obojętność, Pochwycił swą lunetę, która, rozsunięta całkowicie, miała cztery stopy długości i w pozycji słupa drogowego wymierzył ją tam, gdzie niebo z wodą schodzą się na jednym horyzoncie. Po pięciu minutach badania opuścił rozsuniętą lunetę, postawił ją na podłodze i sam oparł się na niej, jak na łasce. Tymczasem lunetę pod ciężarem ręki sunęła się nagle, a pasażer, pozbawiony podpory, o mało, że nie upadł na pokład. Każdy inny na miejscu majora byłby się przynajmniej uśmiechnął, MacNaps jednak ani się zmarszczył. Wtedy nieznajomy, zniecierpliwiony już widać, zawołał akcentem, po którym można było poznać cudzoziemca. Hej! Steward! Czekał chwilę, lecz nikt nie nadchodził. Steward! krzyknął silniejszym głosem. Jan Olbinet przechodził właśnie do kuchni i zdziwił się mocno, że go woła ten długi, a całkiem nieznany człowiek. Co to jest za figura? Czyby by jaki przyjaciel Lorda Glenarvan? To być nie może. Zbliżył się jednak do nieznajomego. Czy pan jest stewardem? Zapytał go nieznajomy. Tak jest, panie odpowiedział Olbinet, ale nie mam zaszczytu. Jestem pasażerem z kajuty numer szósty. Numer szósty? powtórzył Stewart. Tak jest. A nazywasz się? Olbinet. Otóż, mój panie Olbinet, rzekł pasażer z kajuty numer sześć. Trzeba by pomyśleć o śniadaniu i to co prędzej. Już od 36 godzin nic nie jadłem, albo raczej spałem przez 36 godzin bez przerwy, co nareszcie łatwo wybaczyć człowiekowi, który jednym tchem przypędził z Paryża do Głazgowa. O której godzinie, jeśli łaska, podają tu śniadanie? O dziewiątej je machinalnie odpowiedział Olbinet. Nieznajomy chciał spojrzeć na zegarek, ale czynność ta zabrała mu niemało czasu, gdyż znalazł zegarek dopiero w jakiejś tam dziewiątej czy dziesiątej kieszeni. Do licha! Zawołał, jeszcze nie ma ósmej. A więc, kochany Olbinet, daj mi tymczasem biszkopt i szklankę sherry, bo umieram z głodu i pragnienia. Olbinet słuchał, nic nie rozumiejąc, a nieznajomy tymczasem mówił wciąż to o tym, to o owym, z nadzwyczajną gadatliwością. A gdzież kapitan? Trzepotał coraz prędzej i gdzież kapitan? Czy nie wstał jeszcze? A porucznik? Co robi porucznik? Czy także śpi dotąd? Pogoda jest prześliczna, wiatr bardzo przyjazny, okręt więc płynie sam. Właśnie, gdy domawiał tych słów, John Mangels ukazał się na schodach. Otóż i kapitan. Rzekł Olbinet. Ach, bardzo mi przyjemnie. Zawołał nieznajomy. Bardzo mi przyjemnie, że cię poznaję, kochany panie Burton. John Mangels osłupiał i nie wiadomo, co go więcej dziwiło. Czy to, że go nazywano kapitanem Burtonem, czy też, że widzi na pokładzie Dankana tego intruza, ciągnącego najspokojniej w świecie. Pozwól, niech ci dłoń uścisnę serdecznie. Przedwczoraj nie uczyniłem tego, bo wiem, że przed odjazdem każdy marynarz bardzo jest zatrudniony i tobie też przeszkadzać nie chciałem. Ale dziś, kochany kapitanie, uszczęśliwiony jestem, nawiązując z tobą stosunki i znajomość na czas dłuższy. John Mangels coraz szerzej otwierał oczy, patrząc to na Olbinetta, to na nieznajomego. Teraz, kochany kapitanie, gdy się już znamy i jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, powiedz mi szczerze, czy zadowolony jesteś ze swojej skotci? O jakiej skotki pan mówisz? Zapytał John Mangels. O tej, na której płyniemy. O dzielnym parowcu, którego fizyczne przymioty zachwalano mi na równi z moralnymi przymiotami jego dowódcy, dzielnego kapitana Burtona. Czy jesteś krewnym wielkiego i sławnego podróżnika po Afryce, noszącego tożsamo nazwisko? Jeśli tak, to jest ci czego powinszować. Panie, odpowiedział John Mangels, nie tylko, że nie jestem krewnym podróżnika Burtona, ale i sam nie jestem kapitanem Burtonem. Ach, więc to z porucznikiem parowca Scotti, panem Burdnessem, mam przyjemność w tej chwili? Panem Burdnessem? Powtórzył John Mangels, nie wiedząc już wreszcie, co ma sądzić. Rozważając, czy ma do czynienia z wariatem, czy z oszustem, chciał już przystąpić do kategorycznego wyświetlenia prawdy, gdy wtem Lord Glenarvan z żoną i Miss Marią wyszli na pokład. Nieznajomy, spostrzegłszy ich, zawołał: Ach. Pasażerowie. Pasażerowie. Wybornie. Bądź łaskaw, panie Berdynys, przedstaw mnie i zapoznaj. I zbliżając się bardzo żwawo do wchodzącego towarzystwa, nie czekając na odezwanie się Johna Mangels. Pani. Miss, powiedział do Lady Heleny, panie. Odezwał się, zwracając mowę do Lorda Glenarvan. Lord Glenarvan, rzekł John Mangels. Milordzie. Poprawił się wtedy nieznajomy, przepraszam cię, że sam się przedstawiam, ale na morzu trzeba czasem odstąpić od przepisów etykiety. Mam nadzieję, że wkrótce się zapoznamy, a w towarzystwie tych dam podróż na skotki odbędziemy równie prędko, jak przyjemnie. Lady Helena i Miss Grant nie umiały znaleźć słowa odpowiedzi, nie wiedząc, skąd się wziął ten intrus na pokładzie Duncana. Panie rzekł wtedy lord Glenarvan, z kimże mam przyjemność mówić? Jestem Jakub, Hyacinth, Franciszek, Maria Paganel, sekretarz paryskiego Towarzystwa Geograficznego, członek korespondent towarzystw w Berlinie, Bombaju, Darmsztadzie, Lipsku, Londynie, Petersburgu, Wiedniu i New Yorku, członek honorowy Królewskiego Instytutu Geograficznego i Etnograficznego Indyj Wschodnich, który po 20 latach mozolnej nad geografią pracy w gabinecie przy stoliku chciał nareszcie popróbować praktyki i wybrał się w drogę do Indyj, aby tam na miejscu sprawdzić, zestawić i powiązać ze sobą pracę wielkich podróżników.